Siemaneczko, witam ponownie z Empire Garage. Dzisiaj kolejne A6C6 z silnikiem BDW. Także nagrywamy film specjalnie dla klienta, by pokazać, co zostało zrobione w jego aucie. Oczywiście pokażemy VIN. VIN mamy, proszę bardzo, jest VIN. Więc możemy zaczynać standardowo. Podnośnik, auto do góry, zdejmujemy koła, odpinamy całe zawieszenie i silnik do operacji na stół. Także co zobaczymy w tej audycji nowego, czego jeszcze nie było w poprzednich filmach? Nie wiem, sam nie wiem, każde auto jest inne. Za każdym razem zawsze coś tam nowego można znaleźć. Zobaczymy, co tym razem. A teraz bierzemy się do roboty. Także zapraszam Was na kolejny film o A6C6 z silnikiem BDW 2.4. Wiadomo, tak jak wspominałem, dalej zaczynamy od diagnozy komputerowej, żeby zobaczyć, jakie błędy, żeby potem nie było, że coś uszkodziliśmy. Podczas akurat w przypadku tego auta jest problem z regulacją zasięgu reflektorów, z napięciem, centralny moduł systemu komfortu, czyli zamek pokrywy tylnej, czyli bagażnika, no i problem z dwoma sondami przejściowy, co prawda, ale sonda lambda i rząd pierwszy, sonda lambda pierwsza, rząd drugi, sonda pierwsza, czyli tak wychodzi na to, jakby była sonda lambda do wymiany. No, reszta jest w miarę ok, także lecimy dalej. Teraz możemy przystąpić do rozbiórki. No słuchajcie, ekipo, wczoraj w nocy trochę zeszło, zanim wymontowane została silnik, skrzynia i te wszystkie tutaj wózki, które będziemy robić. Wcześniej tam pokazywałem, teraz widać jest trochę lepiej. Tutaj będziemy te tuleje nowe wprasowywać, także ten wózek tam jest popękany, troszkę tam zabezpieczymy. Ogólnie do wymiany jeszcze sprzęgło, bo jest już koniec tarczy. Tutaj mamy silnik, już wcześniej zacząłem go troszeczkę tutaj doprowadzać do kultury przed rozbieraniem. No i standardowo, tak jak ja to zawsze pokazuję, cały zasyfiały, koło pompy, tutaj cała góra, a za chwileczkę będzie gotowy na stół operacyjny, a tymczasem biorę się troszeczkę, go doprowadzę do kultury, no i lecimy z koksem. O to, tutaj mamy, o proszę, można zobaczyć sobie, podglądamy właśnie, w jakim stanie są kamerą zawory, jak to wygląda, i powiem Wam, że ten silnik naprawdę bardzo ładnie wygląda. To, że tu jest brudne, to jest sonda, któraś tutaj był błąd, że to spalanie musimy poprawić, żeby to było ładniej, ale ogólnie nie jest źle. Oczywiście zaglądamy tutaj przez świecę do środka, pokaż Manciek tutaj, o tu. A tutaj na kamerce sobie, oglądamy i widać, jak to wygląda w środku. I wyobraźcie sobie, że silnik nie chodzi już od wczoraj, a w środku jest 56 stopni, cały czas temperatura tam wewnątrz rośnie, co widać tutaj na urządzonku. No także co, możemy sobie w trakcie nawet też sfotografować dla klienta foteczkę, gdzieś tutaj było, opcja, mamy zdjątko, możemy tu jeszcze oddalić się troszeczkę, o, i pokazać, pyk. Dobra, mamy to, jedziemy dalej z tematem, także powolutku rozbieramy dalej. Dobra, Manciek, nie marnuj karty, bo tu długi film jeszcze czeka. Siemanderko, witam ponownie. Słuchajcie, no nic ciekawego w sobie w tym motorze nie znalazłem. W poprzednich filmach było wszystko pokazane. Tutaj znacie temat rozrządu ustawienia, też pokazywałem wcześniej. Tu za chwilę zwalamy drabinki i będziemy wymieniać te uszczelniacze tutaj na tych drabinkach, tam czy wałki trzeba zwalić. Z przodu już mamy powymieniane napinacz, rolki, pompa wody nowa i tak dalej. Tu bardzo ważne te zaworki, które w standardzie wymieniamy. Tak jak wspominałem, na zaworach jest bardzo ładnie. Także działamy dalej. Sprzęgło, wiadomo, pójdzie nowe, tak jak wspominałem. No, tymczasem ładujemy trochę gratków. Tu troszeczkę tutaj Wam pokażę, co będziemy kłaść. Tak jak widzicie w poprzednich filmach, kładziemy rozrząd Febiego kompletny, łącznie z tym rozrządem pompy olejowej, cały kompletny, raz, dwa, trzy łańcuchy, napinacze i troszeczkę jeszcze gratków, także lecimy z tematem, śmigamy, a wózeczek zaraz przeprasujemy, te tuleje, no i będziemy wszystko sklejać razem do kupy i pakować w budę. No i moja ulubiona robótka na koniec, czyli test monety. Mam nadzieję, że w tym aucie też będzie praca równa silnika, także działamy.
No i lecimy dalej z tematem, co prawda sorry, że bez koszulki, no ale jak to w warsztacie ciepło jest. Słuchajcie, w tym silniku tak bardziej dokładnie Wam pokażę, o co chodzi z tą uszczelką, dlaczego mówię, że ten wymiana rozrządów koszta się zwiększają, bo zwalamy tą część. A po co ją zwalamy? Dużo osób myśli, że olej, który znajduje się w fajkach, tylko odpowiada ta uszczelka pod deklem, bo pod deklem tutaj rozrządu, a to nie o to w tym chodzi, bo musimy zwalić cały dekel, bo zobaczcie, co tutaj się znajduje. Pokaż, Maciek. Tu się znajduje taka uszczelka i ta uszczelka, patrzcie, jak będziemy wyjmować, co się z niej dzieje. Dlatego ten olej tu wchodzi. Pokaż tutaj dalej teraz. I teraz wymieniając tą uszczelkę, musimy dołożyć na dwie strony 24 hydropopychacze plus zdjęcie wałków i tak dalej, co nie wchodzi w skład wymiany rozrządów. Dlatego te koszta się zwiększają. Ale dzięki temu, jak już mamy rozebrane tutaj koła zmiennych faz, wymienimy od razu tą uszczelkę, to po prostu nie będzie nas czekało potem rozbieranie ponownie rozrządu, jak ten olej będzie tutaj wpadał na fajki. Także to w tym temacie taka nowość odnośnie tego silnika BDW i tej uszczeleczki, która po prostu się tak spieszkła. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka odnośnie alternatora. Wiadomo, przy takim zabiegu grubym jak rozrząd i full service robimy też przegląd alternatora. W tym przypadku tutaj wymieniliśmy szczotki, która tutaj była chyba podpęknięta jedna ta szczotka z regulatorem. I no jesteśmy ponownie odnośnie tego sprzęgła, tam mi urwało. Słuchajcie, jest taki temat, że dużo osób kręci to sprzęgło, strzela z pneumata. Bardzo wielki błąd, ponieważ przy uderzeniu mogą się zerwać druciki z wirnika, które dochodzą do komutatora i potem alternator ma problem z ładowaniem. Trzeba używać specjalnych kluczy poprzez, tutaj Wam pokażę teraz włożenie na przykład specjalnego klucza. Stosujemy drugi, który trzymamy alternator i wtedy dwoma kluczami rozkręcamy, a nie strzelamy z pneumata, ani nie dokręcamy, bo to jest strasznie niebezpieczne. W tym przypadku wymieniliśmy sprzęgiełko, tak jak za każdym razem. No i oczywiście szczotki z regulatorem, cały szczotko trzymasz tutaj. A teraz będzie jeszcze uszczelnianie pompy waku. Gdzieś tam mamy uszczeleczki, uszczelimy pompę waku. No i dalej montujemy cały motor w całość. Słuchajcie, tutaj jesteśmy już ku końcowi. Doktor Mr. Macias tutaj ogarnia do reszty czystości. Pięknie, patrzcie, to jest jak kobieta. To jest jak kobieta, ta fałeczka. Ma takie ładne piersi, ja to tak zawsze nazywam. No i tutaj mamy nowe sprzęgiełko, bo masa została, bo jest jeszcze w dobrym stanie. Ale sprzęgiełko było przytyrane, koniec tarczy, więc jest git. Lecimy z tematem, składamy dalej. No dobra, mamy gotowe. Wszystko spięte do montażu, tak to teraz wygląda. Po całej reanimacji wszystko wymyte, wyczyszczone, wymienione to, co należało wymienić, czyli kompletny rozrząd z napinaczem łańcucha pompy oleju, sprzęgło, tarcza, docisk, łożysko, następnie wszystko wymyte, nowe świece irydowe silver platinum, następnie uszczelniona pompa waku, jeden uszczelniacz, drugi, trzeci, tu się znajduje simmer. Bloczki, zaworki oczywiście wymienione, koło wspomagania, napinacz, rolki, paski, sprzęgło alternatora, plus do tego szczotki z regulatorem, co tu jeszcze, uszczelka pod chodnicą oleju, no wszystko to, co było, trzeba wymienić, oliwa nowa, filterek i jeszcze, w tym przypadku jeszcze było wypadanie sondy lambda, więc myślę, że to akurat była ta, bo jest ich aż 4, ale po diagnozach wychodzi na tą. Tak to wygląda. Kończymy tutaj już. Idziemy teraz przeprasować tuleje w wózku, a silnik czeka na podwieszenie do karoserii. No i niebawem ulubiony test monety, który już po zamontowaniu kolektora. Tak to będzie wyglądało, cacy. No i to właśnie jest ten moment, kiedy opuszczamy karoserię na dół i podpinamy silnik, który jest zmontowany, tak jak wcześniej Wam pokazałem i wymieniłem, co było zrobione sposobem taki tutaj, mam taki sposób dosyć sprawny na montaż tego silnika, taki samoróbkowy stół i lecimy z tematem. Także teraz opuszczamy karoserię delikatnie, oczywiście powolutku, dlatego też do podnośnika zrobiłem sobie pilot.
gdzie jest dużo wygodniej, bo mogę sobie obserwować tutaj bardzo blisko. No i teraz pakujemy to w budę. No i dobra, mamy to. To już ostatni filmik przed uruchomieniem. Zaraz uruchomimy, zobaczymy te smonety. Wszystko poskręcane, już teraz światło troszeczkę słabe, bo jest noc, ale wszystko poskręcane, teraz będzie pierwszy rozruch. Mam nadzieję, że wszystko będzie git, a za dnia jeszcze Wam na koniec pokażę finalnie, jak to będzie zrobione i podsumujemy. A tymczasem spróbujemy odpalić i za chwileczkę zrobimy test monety. Nie pokazywaliśmy montażu i tak dalej, jest na poprzednich filmach, tylko pokazywaliśmy, bo klient sobie życzył, co było wymienione i tak dalej, także wymienimy na koniec jeszcze, co tu założyliśmy. Jest troszeczkę tego, zobaczcie, kartony całe, części łącznie, zobaczcie, jakie tu leje, trawersa, wszystko jakie było tutaj. Jest troszeczkę cały karton, jest trochę tego, jutro to wyrzucimy, nagramy, co było wymienione, co worek jeszcze opakowań różnych, w miarę markowe tutaj produkty, wiadomo, rożą zawsze po ustaleniu Febiego. No bo wiemy, ile kosztuje oryginał, to jest tak samo jak z kolektorem sytuacja. Kolektor w serwisie kosztuje 6400 zł. Zamiennik trochę mniej, ale te zamienniki bardzo krótko wytrzymują. W tym przypadku tutaj kolektor jest ok. No i zobaczymy za chwileczkę, jak będzie to auto pracowało. No i słuchajcie, finalnie auto chodzi rozgrzane elegancko. Test monety. Po jakiejś chwili pewnie się moneta obali, aczkolwiek nieraz czasami bardzo długo się utrzymuje, żeby nie było, nie jest przyklejona, możemy ją postawić w każdej chwili. O, także nieźle, dopieścimy jeszcze tutaj. Przepatrzymy wszystkie parametry w komputerze i walczymy jeszcze tutaj z poziomowaniem ksenonów. Ale mi się wydaje, że całkiem solidnie to auto będzie śmigało. Także jest ok. No i słuchajcie, finalne podsumowanie. Audi gotowa. Tak się prezentuje po całej naprawie. Wcześniej tam widzieliście, co było wymieniane. Cały kompletny rożąc z napinaczem pompy oleju. Zaworki utrzymujące ciśnienie w górnych partiach tutaj silnika, wszystkie hydropopychacze uszczelnione, uszczelnione drabinki pod wałkami rozrządu, jak i pompa wody, wszelkie tutaj z przodu paski, rolki, płyny, olej, filtr paliwa, no wszystko to, co trzeba zrobić przy takim grubym zabiegu. Myślę, że coś tam nowego w tym filmie było do oglądania, także dzięki za obserwację, test monety, auto przeszło, także jest gotowe do odbioru. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za wszystkie subskrypcje, obserwacje, pozdrawiam Was i czekajcie do następnego, a tymczasem zapraszam na shorty, które są często wrzucane, oczywiście też z humorem. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!